Łączymy się z Wolfsburgiem. Tam jest Ewa Pajor. Ewa, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wraca Bundesliga. Sobota, 16 dzień maja, to jest termin powrotu Bundesligi Panów. Czy to czuć w mieście, czy czuć w Wolfsburgu? Ja wiem, że pierwszy mecz na wyjeździe z Augsburgiem, ale przecież tam jest jeden punkt do strefy pucharowej. Czy zatem w zespole Wilków jest jakieś podekscytowanie i co kibice na ulicach mówią o powrocie Bundesligi? No szczerze mówiąc, to no tak nie słychać, nie widać, bo jednak gdzieś trzymam się w domu, bo jednak my też mamy zamiar wrócić już, miejmy nadzieję, że ten 29 będzie gdzieś tak już oficjalnie. No i gdzieś jednak przesiaduję w domu i dlatego tego nie słychać, ale cieszę się, że Bundesliga wraca, w końcu będzie można pooglądać również futbol w telewizji. No a dwa tygodnie później ma wrócić, choć to nie jest jeszcze na 100% potwierdzone. Frauen Bundesliga, gdzie liderem jest Wolfsburg, obrońcą tytułu jest Wolfsburg, najlepszą zawodniczką jest Polka Ewa Pajor. Jak wy trenujecie, Ewa, w tej chwili? Tak, już od możemy trenować całym zespołem, więc już jednak te przygotowania możemy prowadzić z całym zespołem, bo jednak przez ponad 4 tygodnie trenowałyśmy w małych grupach i gdzieś to jednak to przygotowanie do meczów nie było aż tak, jak jest już teraz, gdy wróciłyśmy właśnie w całej drużynie i możemy ćwiczyć te warianty taktyczne, więc już trenujemy z całym zespołem, możemy trenować te zagrania taktyczne i przygotowujemy się, miejmy nadzieję, że to będzie już oficjalnie 29 na start Bundesligi Frauen. A to, że mieliśmy taką przerwę ponad dwumiesięczną, to dla Ciebie jako sportowca no ma teraz w trakcie tego ostatniego etapu przygotowania jakieś znaczenie? Widzisz różnicę w formie? Nie, cały czas oczywiście my zostałyśmy tak naprawdę, przeżyłyśmy można powiedzieć trzeci okres przygotowawczy w tym sezonie, bo jednak od razu od klubu dostałyśmy gdzieś rozpiskę i ten trening indywidualny musiałyśmy prowadzić. Potem fajnie, bo mogłyśmy wrócić w małych grupach właśnie do gry gdzieś z piłką, więc ta piłka cały czas była przy nodze i myślę, że forma moja i całego zespołu będzie, myślę, na najwyższym poziomie. Ewa, bardzo dziękuję. Meldunek z Wolfsburga w czasie powrotu męskiej Bundesligi, no, miejmy nadzieję już na pewno dwa tygodnie przed powrotem Bundesligi Pań. Cenne informacje, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.